Trenerze. Wraca trener do Kielc po 8 latach. Jak zmienił się Leszek Ojżyński jako trener i jako człowiek przez ten czas? Zmienił się na pewno, chociaż jak przekroczyłem tu szlaban i jestem ponownie w tych murach, no to wspomnienia wracają. Przypominam sobie pewne chwile, uśmiecham się nawet, bo, bo wiem, co na przykład w tej sali się działo i nie zawsze było radośnie, też były i, i trudniejsze momenty, ale to właśnie jest to, co nas doświadcza w życiu. Nie tylko sportowym, ale też i w prywatnym dużo u mnie się działo, i zawsze człowiek gdzieś tam się zmienia, kształtuje, raz na lepsze, raz na gorsze, ale teraz tak życie za zakręciło za, za, za mną, że jestem tu ponownie i mam cel do wykonania. Mam też ludzi, z którymi tu te 8 lat temu też się żegnałem i, i z tego się cieszę, bo też między innymi dla, dla tych ludzi, dla kibiców, którzy zawsze mnie wspierali. Nawet ostatnio byłem na meczu Pucharowym i, i też dali właśnie sygnał, że że gdzieś darzą mnie sympatią, to jest zawsze odzajemione, bo tak jak mówię, no piękne chwile były, a czasami jak nam nie szło, to kibice też tam pomagali. Mam nadzieję, że, że będzie mało takich chwil, ale jak się znajdziemy w takich momentach, to będziemy stanowić jedność i, i o to w tym wszystkim chodzi. I to może być siła właśnie korony, tak jak wtedy u nas było głośno w całej Polsce, bo, bo, bo drużyna e, wyglądała bardzo dobrze i te relacje były na bardzo wysokim poziomie i nie tylko. Sami piłkarze, ale, też, ale i rodziny, razem tu wszyscy byli zżyci kibice, i zobaczymy, co nam życie przyniesie. Ja do tego spokojnie podchodzę. 10 wznawiamy, e, może nie wznawiamy, ja zaczynam pracę, a drużyna wznawia e, przygotowania. Mamy już plan nakreślony i, i z entuzjazmem do tego trzeba podejść, bo to też tu jestem, żeby pewne kierunki narzucać, ale też i dawać jej przykład. I, i walczyć do upadłego, jak będzie taka potrzeba. A tak jak wspomniałem, co życie przyniesie, no to no, pewne rzeczy trzeba będzie też korygować, ale, ale wiara, wiara musi być i nadzieja w lepszą przyszłość, a przede wszystkim no, wiemy, jakie mamy cele, czy jeden z celów głównych i o to będziemy walczyć, chociaż mamy stratę, ale, ale póki jest szansa, zawsze będziemy, będziemy walczyć i myślę, za to też nas gdzieś tam, czy Koronę doceniano i myślę, że tym tropem będziemy szli dalej. Często mówi się, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Nie bał się trochę trener tego powrotu tutaj do Kielc? Dwa razy się nie wchodzi, ale ja ostatnio też przed drugi raz do Wisły Płocki i za pierwszym razem moja praca tam była oceniana bardzo słabo, bo różne były okoliczności, ja też byłem innym trenerem, byliśmy w pierwszej lidze i potem jak w Ekstraklasie drużyna zawodziła, zdecydowano się, żebym powrócił i, i ten powrót yy, okazał się strzałem w dziesiątkę i z tego się cieszę, bo uratowaliśmy Ekstraklasę wtedy, a było bardzo ciężko. I teraz e, drugi taki moment, że, że, że właśnie drugi raz w innym klubie będzie mi dane pracować. No i oby tak było jak w Płocku, że, że byli zadowoleni z mojej pracy tam, to trzeba wszystko robić, żeby to było podobnie. Wspomniał trener o tej drużynie, która była tutaj przed laty. Ona bez wątpienia jest legendarna dla kibiców korony. No trener też jest legendą dla kibiców korony. Czy trudno jest się tak zmierzyć z własną legendą, czy to będzie też jakieś wyzwanie? No, legenda to może za duże słowo, ale to jest wyzwanie. To nie, nie jedną taką opinię usłyszałem, jak ktoś się dowiedział, że, że wracam do korony, że no może się zastanów, bo tutaj Ciebie szanują, bo tutaj swoje zrobiliście i u nas no, trzeba to dalej kontynuować, bo jak coś Ci się nie powiedzie, to już się zapomina i, i tyle w temacie, ale ja zawsze do odważnych ludzi gdzieś należałem i ambitnych i taki jest tu plan, żeby właśnie tutaj powalczyć o powrót do ekstraklasy, a jak będzie moja praca oceniana, to sobie tym głowy nie zawracam, tylko żyję tu i teraz i myślę o najbliższej przyszłości, bo wiemy w jakich czasach żyjemy i pewne nasze plany mogą ulec zmianie. Dlatego z entuzjazmem podchodzę. Nie mogę się już doczekać tu do pierwszego treningu z zawodnikami. Już niektórych tu spotkałem, bo pracują, bo to jest grupa ambitnych chłopaków i, i, i którzy też chcą grać w najwyższej klasie rozgrywkowej i, i tyle w temacie tę przedłużoną, nazwijmy to rundę jesienną, zakończyliśmy na trzecim miejscu z, ze stratą czterech punktów do drugiego miejsca. Można powiedzieć, że nie jest źle, wiadomo, zawsze może być lepiej, no ale jeżeli chce się walczyć o ten awans, no to musi być lepiej. Czy ma już trener gdzieś w głowie myśl, co zrobić, żeby Korona bezpośrednio awansowała do ekstra klasy? No mówmy odważnie o celach. Wygrywać każdy mecz, a tu też może ci zabraknąć, bo widzew może przegrać tylko z nami, i wygrać kolejne, bo takie teoretyczne układanie może być i wtedy nam zabraknie i będziemy grać w barażach. Nie, przede wszystkim będziemy się skupiać na solidnej pracy i na rzetelności, a to już moja w tym głowa i sztabu szkoleniowego, żeby ta gra wyglądała skutecznie, ale też i. I przyjemna dla oka, bo wiemy, że też kibice, kibice tego gdzieś wymagają, a przede wszystkim no, moją rolą jest dopasować taktykę i strategię do możliwości klubu, bo ja sobie mogę chcieć i wymagać i marzyć, ale, ale no, ja jestem pragmatykiem i wiem, że, że pewne rzeczy trzeba odłożyć na potem, a się skupić na, na innych i tak będziemy pracować od meczu do meczu i, i patrzeć w tabelę też, bo często się mówi, że nie patrzy się w tabelę, patrzy się na koniec, ale to są takie bajeczki, które, które się opowiada, ale zawsze po każdym meczu patrzysz i śledzisz inne wyniki, tym bardziej, że jest to, co grać. No to może uchylimy teraz rąbkę tajemnicy. Czy wie już trener, jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy? Prawie wiem, ale jeszcze jedna osoba dojdzie do, do sztabu i tu liczę na profesjonali z tych chłopców w sztabie, którzy są, niektórych poznałem, niektórych jeszcze nie poznałem, ale wiem, wiem że mam Kamila Kuzere, który też tu pomagał i był trenerem przecież nawet pierwszym, kiedy, kiedy nie było tego pierwszego trenera wodza tak zwanego i to jest też siła i tak jak wspomniałem, no. Tu ludzi niektórych znam, a przede wszystkim no, też mam dyrektora też dawnego swojego zawodnika Pawła Golańskiego, z którym myślę, że tu będziemy dobrze współpracować i, i owocnie, i razem gdzieś pewne, pewne rzeczy nakreślać. Wiem, że tu mądrzy ludzie działają w klubie i, i dają się wykazać tylko trzeba, trzeba chcieć i, i to już nasza, w tym głowa żeby to wyglądało bardzo dobrze. A zmiany też mogą nastąpić w trakcie, jak to, jak to w życiu. No, oby nie było tych zmian, to znaczy, że będzie wszystko OK i będziemy wszyscy zadowoleni. No to takie pytanie na podsumowanie. Banda świrów była jedna i ona jest nie do odtworzenia. Więc jakiej my możemy się spodziewać korony wiosną? Za szybkie pytanie i tak samo nie będę to odpowiadał. No, przede wszystkim. Okres przygotowawczy, byśmy chcieli, żeby nie było kontuzji, żeby wszystko było według planu, bo, bo wiemy, że przed nami zima i tutaj nie ma boiska z balonem, gdzie pewne rzeczy można ułatwiać. Mamy obóz zapewniony i z tego się bardzo cieszę i jeszcze dogrywamy tam dwa, dwa mecze kontrolne. I jak wszystko będzie szło według planu, no to wtedy nasze szanse gdzieś tam wzrastają i wtedy możemy o pewnych rzeczach powiedzieć, a jeśli chodzi o odpowiedź na, na to pytanie, no to... Tydzień przed ligą i te pierwsze mecze też nam odpowiedzą, ale wtedy jak będziemy wiedzieć jakiś stan wojska, jak to się mówi, no to wtedy można powiedzieć, jesteśmy mądrzejsi w, o, o ten właśnie okres przygotowawczy, jak to wszystko przeszło i wtedy można sobie powiedzieć, jak ta gra będzie wyglądała. Na pewno będzie się palić. W takim razie witamy w naszej armii trenerze i życzymy powodzenia. Dziękuję, I tak samo wszystkich pozdrawiam i obyśmy my nie zawiedli, i oby ten stadion był radosny, oby szanował poczynania zawodników, bo tak było za tych czasów, kiedy ja tu pracowałem i, i to też był gdzieś impuls taki, żeby tu, żeby tu wrócić i przypomnieć sobie te czasy i, i grać i godnie reprezentować koronę, miasto i, i województwo.